Witam kochani, witam na kanale Babcia Jola, kartki okazjonalne. Dzisiaj szybciutko chcę z Wami wykonać czekoladownik na pierwszą komunię świętą. Czekoladownik to jest taki fajny pomysł, bo wiecie, tam schowacie czekoladę, teraz są takie fajne czekolady z nadrukiem, z dedykacją czasami, z jakimś wierszykiem na wierzchu. I no i oczywiście do czekoladownika zmieszczą nam się pieniążki. Kochani, ten czekoladownik wykonamy z kolekcji Błogosławiony Dzień od ni mniej ni więcej Digital Papers. Tu macie angielską nazwę. Oczywiście podlinkuję Wam wszystko, co będzie potrzebne, bo i listeczki mam tutaj też właśnie od też firmy ni mniej ni więcej. Powycinałam sobie, one są większe troszeczkę, ale ja sobie zmniejszyłam, ponieważ takie właśnie będą mi malutkie potrzebne. Co będzie potrzebne, nie będę mówiła, bo wszystko wyjdzie w praniu. Powiem Wam tylko, że bazę wykonałam samodzielnie. I na tę bazę macie też już filmik na moim kanale i też pod tym filmem podlinkuję Wam, gdzie jest filmik z wykonaniem tej bazy. To jest baza wykonana z jednego papieru A4 i mieści się swobodnie czekolada ta takich zwykłych rozmiarów, nie te takie wielkie, jakieś milki czy coś, tylko te zwykłe. Biorę się do pracy, bo chcę, żeby te filmy były krótkie, ponieważ no wiem, jak oglądacie filmy, pewnie tak jak ja, czyli marudzenie się przewija. Tu już sobie przykleiłam, kochani, żeby nie zapomnieć, bo przeważnie zapominam sobie o tym, że trzeba, wiecie, przykleić wstążeczkę, więc sobie już przykleiłam taśmę i od razu przykleję. Dzisiaj to nie będzie wstążeczka, tylko koroneczka biała, ponieważ tu się dzisiaj pojawi koroneczek z wykrojników, także chciałam, żeby to nawiązywało do całości. No i mam taką cieniutką koroneczkę, fajną. O, i sobie ją przyklejam od razu, tak. I nożyczki mam. Ucinam sobie, jak zwykle pewnie za dużo, ale to wolę teraz za dużo jak za mało. No pewnie, że za dużo, ale to nic. O, i teraz z drugiej strony. Widzicie, przyklejamy tył z przodu na dole i z tyłu też na dole. Dobra, i teraz sobie to utnę. Już nie tyle, bo nie potrzeba. Dobra. No i teraz, kochani, będę oklejać. Jak będę oklejać? Aha, jeszcze Wam chcę pokazać te grafiki. Widzicie, one są bardzo ładne. Ja powybierałam sobie na przód bardzo jaśniutki, ponieważ tu będą kwiaty, więc nie chciałam, żeby było bardzo napszczone. A wreszcie projektu wykorzystam te piękne właśnie różne grafiki. Tu mi zostały z drukowania, więc mogę Wam po prostu pokazać. O, proszę bardzo. Takie są te grafiki, bardzo ładne. Tam jest bardzo dużo grafik i stemple, i chyba PNG też jest, są w PNG. Bardzo dużo teł, bardzo dużo i w A4, i w DL, i w kwadracie. Także naprawdę do wyboru, do koloru. I tak jak mówię, pod filmikiem dam Wam link. Teraz sobie będę oklejała. Będę sobie oklejała najpierw środek. Ok. Czyli środek to będzie tak. Tutaj przyklejam tylko kawałek, bo tu będzie tylko kawałeczek widać. Nie, o, widzisz, babciu, już by źle zrobiła. Poczekajcie. O, tutaj, z tej strony, bo tu będzie nam widać w tym. Wycięłam tak, żeby było łatwiej i włożyć czekolady i ewentualnie, żeby było widać kasiorę. Także wszystko będzie widoczne. Dobra, no to sobie przyklejam. Teraz patrzę, żeby literki nie były do góry nogami. I sobie przyklejam. Dobra. Nie wzięłam sobie oczywiście ręcznika, ale mam z tyłu za sobą, to sobie wezmę, żeby sobie wycierać, żeby tu nie nabrudzić. I teraz literki polecą w
tą stronę, dobra. To sobie tutaj zaklejam. Boczki zakleję na końcu, bo byłoby nam niewygodnie sklejać, tak? Te boki tutaj. Muszę sobie wziąć ręcznik, bo zaraz będzie wszystko upiekane. O. O. Jak najbardziej oszczędność jest wskazana, więc tutaj po prostu zrobiłam tyle, żeby tam troszeczkę wchodziło, wiecie gdzie, nie? Teraz sobie przykleję, muszę sobie poodkładać, co jest naprzód, żeby nie pomylić. To jest naprzód, to już jest nam niepotrzebne, to też. I teraz, moi kochani, tak, to idzie na pewno tutaj. O, tak. To sobie przykleję. Wiecie co, może sobie teraz te boczki przykleję, bo to będzie najgorsza zabawa. O, przynajmniej te podłużne, te na końcu, jak już będzie sklejony czekoladownik. Bo nie wiem, które pójdzie na wierzch, wiecie? No to dobra. O, proszę, jak wstrzyknął klej. No i sobie, kochani, kleję. O. Dobra, to ja teraz to zrobię na przyspieszeniu, kochani, a będziemy sobie dekorować razem. No to nara. Thank you.
Dobrze, kochani. Nie tłumaczyłam tego sklejania, ponieważ, tak jak mówię, filmik już na ten temat był. To Wam podlinkuję, to sobie będziecie mogli podglądać, jak, co i te boczki podklejałam i wszystko, żeby to było jasne, ale się powtarzać nie będę. I kochani, teraz mam takie serweteczki, bo chciałam, tak jak Wam mówię, po to tą koronkę dałam, żeby nam się to wszystko zgrało. No i akurat takie dobrałam sobie rozmiarem te serweteczki, żeby mi pasowały. I jeszcze mam taki też, taką też serwetkę, taką koroneczkę, tylko muszę sobie wypchnąć, bo nie wypchnęłam sobie, widzicie, wszystkiego, a później się już nie da. To muszę sobie poprawić, bo tych oczek tutaj jest, no większość wychodzi, ale część nie i trzeba poprawiać. O, i teraz sobie dobrałam taką długość, jak już ta ostatnia warstwa papieru. I sobie tutaj ją przykleję. O. Tylko na tym pasku, bo ona sobie może fruwać. Będzie bardziej naturalnie wyglądać. A przy okazji się nie umordujemy smarowaniem tego dziwnego. Dziwnego, wiecie, no tego, tych koroneczek, bo to się ciężko smaruje. O, teraz sobie tak chcę troszeczkę wyżej, bo tu niżej musi mi się jeszcze zmieścić napis, nie? O. Tak. Dobra, muszę równiutko to zrobić. Tak. Nie wiem, czemu mi się tu nie chce przyłapać. Jeszcze raz sobie zobaczę, bo nie jest równo. Teraz jest równo, to sobie po prostu przygniotę. Mogłam sobie przykleić też wcześniej, nie? A nie się teraz mordować, no ale okej, poszło. Jeszcze sobie sprawdzę, czy jest równo, równo, dobrze. O, jeszcze raz. Jest okej. Dobra. No to mamy taką koroneczkę i teraz pójdą te serwetki. Jedna jest większa, a druga, chciałam, żeby było na bogato, jest troszeczkę większa. I teraz tak, tą przykleję normalnie, bez żadnych dystansów. O. Bez dystansików. O, i tu mam, wyznacza nam środek koroneczka. No wiecie, ten sznurowadełko. O, i to sobie tak przyklejam. Dobra. A muszę sobie włączyć klej, widzicie? Ale na szczęście jeszcze się zdąży zagrzać, zanim to wszystko poprzyklejam. Bo jak zwykle babcia sobie zapomniała o kleju na gorąco. Dobra. Sprawdzam, czy jest równo. Jest równo. I dopiero teraz tą drugą dam na dystans, żeby to było taka, wiecie, jakby bardziej puszysta ta koronka, tak? Okej, czyli sobie dam na dystans. Wycięłam sobie z tekturki introligatorskiej, bo ona jest sztywniejsza i wyższa, wiecie, niż bermata. O. Okej. Sobie przyciśniemy, żeby nam tu później nic nie podstawało, nie? A to, że tak odstają, to dobrze, bo ja tak chcę właśnie, żeby one se tutaj odstawały. O, żeby było tak puszysto tutaj na wierzchu. Tak. I obrazeczek już też płasko na tym, bo byśmy nie mieli jak kwiatków zamocować, bo by nam bardzo sterczały. O. Tak, to pójdzie tu. Piękna ta grafika jest, naprawdę. O, ta dziewczyneczka, zobaczcie, jaka słodka jest. O. Strasznie tu ciemno dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Tu jest jaśniej niżej. O, widzicie, jaka ładna ta dziewczynusia? O, śliczna jest po prostu. No i cały stempelek macie gotowy, bo tam są też elementy do wycinania, też takie różne dziewczyneczki, chłopcy, nie, chłopcy to są w niebieskiej kolekcji, a w różowej jest wszystko, co się tyczy dziewczynek.
Dobra. To mamy to. Ok, i teraz słuchajcie, listki sobie powycinałam różne. Tutaj na tej kolekcji, jak widzicie, listki są szare, nie? No ale ja nie dam szarych listków, tylko dam bardzo delikatnie zielone. No i właśnie mówiłam Wam, że te są też od Kasi, czyli z Ni Mniej Ni Więcej. To Wam puszczę link. No i tutaj z wykrojnika sobie też wzięłam takie listki. Paproteczki, tu jakiś taki, no taki podobny do paprotki, takie bardzo drobniusie listeczki. No i to wszystko teraz będę przyklejać, a kwiatki zrobiłam z foami ranu, już kiedyś takie robiłam, a dzisiaj one będą pasować mi, aczkolwiek malutkie zrobiłam, no bo tutaj są te elementy małe, nie chciałam takich wielkich kwiatów tu dawać, ja lubię takie delikatne rzeczy. Dobra, i teraz słuchajcie, i teraz sobie właśnie przykleję najpierw te liście długie, żeby mi później nie przeszkadzały. O, może tak, na przykład, chociaż nie wiem, czy najpierw nie białe dać. Dobra, później dam białe. I tutaj z tej strony dam paproteczki, bo kochani, tutaj nie chcę, żeby tak było daleko, bo tutaj jeszcze, tak jak mówię, muszę dać napis, tak? Pamiątka pierwszej komunii świętej. O, tu on będzie. Mam go nawet wydrukowanego, ale nie będę, bo ktoś może będzie chciał spersonalizowaną, więc później bym musiała zmieniać. Tu po prostu będzie napis pamiątka komunii świętej, na przykład tam Zosi, Kasi, Gosi, kogo tam sobie napiszecie, nie? Dobra, to teraz tak. Te listeczki już mogę przyklejać. O. Fajnie, że mi się już klej nagrzał. Tak. Dlatego dałam to tło na wierzchu takie, wiecie, mało kwieciste, no bo tutaj będą kwiatuszki jeszcze, tak? No to żeby nie było tak bardzo napszczone. To tutaj dałam ten gładki papier, o ten właśnie, taki, o zobaczcie. On jest też w kolekcji. Jak tu coś widać, nic nie widać. Może wy będziecie widzieć, ja nie widzę. O, teraz widać. No. Aż się patrzę, czy mi się lampa nie spaliła, ale nie. Dobra, i teraz sobie przykleję te listusie. Tak. O, tak. I tutaj tak. O. I tutaj tak, dobra. Teraz sobie dam dziewczynkę. O. Resztę już będę doklejała na bieżąco, wiecie? Dobra, to teraz sobie przyklejam klejem. Ok. Tu sobie muszę przysunąć, żeby dać na środeczku. O, tak, żeby dziewczynka stała, a nie leżała. O, ale śliczna jest ta dziewczynka. No, oczy ma takie anielskie po prostu. Bardzo ładna ta grafika. Dobra. No i teraz, moi drodzy, dokleję sobie jeszcze białe listeczki. O. O. Białe listusie sobie dokleję teraz. Nie tak. Nie tak, nie tak, tylko tak. Dobra. I z drugiej strony też. Teraz sobie zobaczę, który. Może być ten, ale nie wiem, czy go nie dam tak troszeczkę. O. Nie. Jednak nie. To muszę urwać. I dam, chyba nie ten listek w ogóle po prostu muszę dać, tylko takie coś mniejsze, o. Dobra, najwyżej będziemy uzupełniać, wiecie, to już jest teraz kosmetyka, dobra, tak. I już teraz będę dawać kwiatuszki, o, będę dawać tutaj teraz kwiatuszeczki w różne strony. Na przykład ten tak,
Na przykład ten tak, na przykład ten tak, w tą stronę, o, tak, tak. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Mam jeszcze tutaj. Tak. O, to też kierunek kwiatuszków jest dosyć ważny, wiecie? Ja tak właśnie tutaj to chcę. O. Ja myślę, że stanę sobie, zobaczę. Ja myślę, że ich już wystarczy. Ok, to teraz je wklejam i między nie będę zaraz wklejała listki. Muszę sobie zapamiętać tylko kierunek. O. Tak. No i teraz by trzeba to przyciskać, żeby się przykleiły. No. I kolejny kwiatuszek. Widzicie, one tak ładnie ożywią to wszystko. A jak się otworzy czekoladownik, no to piękne grafiki też są w środku, nie? Które, powiedzmy, będą pasowały do naszych kwiatuszków. O. Tak. I teraz w tamtą stronę. No i że w tamtą stronę. Nie tak, chcę do góry. O tak. I nie wiem, czy tu nie mniejszy muszę dać kwiatuszek. Może taki mniejszy tu dam. O, i tak bym go chciała dać właśnie. Dobra. I tak bym go chciała dać w tamtą stronę. O. Teraz sobie tylko zobaczę. Ok. Nie wiem, czy tu jeszcze takiego jakiegoś maluszka nie dam. Ale mi tu nie pasuje. Nie, na razie nie daję, bo niekoniecznie tu musi być. I teraz troszeczkę ożywię właśnie tymi listkami od Kasi. Tak, o. Powtykam ich po prostu gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Gdzie nie gdzie. O, nie tak, bo się kwiatuszek położył. O, i tutaj sobie teraz przycisnę, a ten wyjmę. No i widzicie, jaki uparciuch? Tego chcę wyjąć na wierzch. O. Tak. Okej. Dobrze, że sobie tych maluszków takich wydrukowałam, bo tutaj no, za dużo by było dużych liści. Kasia je zrobiła dosyć duże, ale przecież to nie jest problem, bo każdy z Was może sobie je po prostu zmniejszyć i wrzucić do Worda mniejsze, nie? Znaczy wrzucić do Worda, zmniejszyć i sobie wydrukować. Ja wtedy drukuję na jednej stronie jakby dwa całe te pliki, nie? O, tak. Mam nadzieję, że mi listeczków starczy, bo ich tu dosyć sporo potrzeba, wiecie? A nie, to sobie później po prostu dotnę i sobie dokleję. Tu muszę sobie też wkleić. No to już jest taka babranina, nie? Mam nadzieję, że się nie denerwujecie, że troszkę ze mną posiedzicie. Poproszę Was o jakiś paluszek w górę. Jak jesteście na moich filmikach, bo to jest dla mnie ważne. A przynajmniej dla YouTube'a jest to ważne. Może nie dla mnie tak koniecznie jak dla YouTube'a. Żeby moje filmy puszczał dalej, to po prostu są potrzebne paluszki w górę, komentarze i subskrybowanie. I wtedy oni puszczają jakby tak nie promocyjnie, tylko to się jakoś tam nazywa. Brakuje mi słowa, kochani. Zaraz, jak oni to pisali? No, nie przypomnę sobie, bo jak sobie chcę przypomnieć, to oczywiście sobie nie przypomnę. Ale w każdym bądź razie, tak, czytałam dużo w tych regulaminach, dużo się tam pozmieniało. Bardzo na przykład namawiają do, wiecie czego, do wspierania kanałów. Wspierania kanałów, ja wiem, że tam inne dziewczyny są wspierane, ale ja nie chcę być wspierana, bo ja nie po to robię, żeby tutaj, wiecie,
Nie chcę wspierania po prostu. To mi wystarczy, co mam. Że jesteście, że oglądacie, piszecie mi bardzo miłe komentarze i to mi w zupełności wystarcza. Jeszcze sobie zobaczę, ile mam tych listeczków. A jeszcze mam. Dobrze, Joluniu, zrobiłaś, nacięłaś. To se teraz możesz doklejać. O. Tego se dam. Tutaj muszę tak dać, żeby mnie, wiecie co, nie? Żeby mi on nie wystawał, bo tu się będzie zaginał, nie? To ja sobie go tutaj tak wkleję. O, dobra. To muszę sobie uciąć końcóweczkę, nożyczki jakieś, bo ona mi tam będzie brzydko wyglądać. O, ja sobie go tam tutaj. O, widzicie, o, się tak tutaj zapełni. No, żeby nie było widać tych, wiecie, no, przyklejonych dołów kwiatów, nie? Tak jeszcze sobie patrzę, czy tu by nie przykleić, ale nie, no, 5 kwiatuszków to jest aż za nadto, moim zdaniem. Nie, nie, aż za nadto może nie, bo to są małe kwiatuszki, ale wystarczająco, wystarczająco. O, tutaj sobie też dam. Dobrze, dobrze, że sobie nacięłam, bo takie mapsiunki to nie było tak łatwo mi naciąć, ale dobrze, że sobie nacięłam. Tak, tu żeby mnie zasłoniła, nie daj Boże, kielicha. Zaraz sobie zobaczę, ten kwiatuszek mi się tu brzydko układa, coś. Tu gdzieś mu coś przeszkadza. Ten listek, ja tego listka wytnę, bo on mi się zamknął, ten kwiatuszek. O, o tak. Dobra, teraz sobie popatrzę. Ok, jeszcze tu mi brakuje listeczka na pewno. O, tu mi jeszcze brakuje zupełnie. Jest pusto tutaj, wiecie? O. I tu muszę dać listeczek. O, tak właśnie zrobię. Dam go tam pod serwetkę. A będzie sobie sterczał. O. Tak. I teraz jeszcze sobie popatrzę. Listeczków tych to by już wystarczyło. Wiecie co, tu muszę troszeczkę przykleić, bo jednak to za bardzo mi sterczy. Wezmę tak tutaj, złapię troszeczkę. O. Dobra. Jeszcze się przyglądam, czy gdzieś tutaj paproteczki nie dać. Może nie. Może tu. Może też nie. Tutaj mi jest jakoś tak trochę smutna, bo dodam ją tutaj. Tylko ją troszeczkę skrócę, żeby tak bardzo nie wystawała. Ale ją dam tu. O. Tak, ten biały listeczek tu. O. Ok. Jeszcze będę musiała tutaj. A nie, mam jeszcze, dobra, bo tu mi jeszcze brakuje tych listeczków. Aczkolwiek nie chcę tej grafiki też tutaj zasłaniać, nie? Ale tu mi wyraźnie brakuje przynajmniej jednego listka. Takiego mapsiuniego wkleję. Mapsiuni naprawdę, nie wiem jak się tam dostać. To sobie wezmę pęsetkę. Tu sobie wezmę go, wkleję. Teraz sobie popatrzę. Ja myślę, że już wystarczy tych liści. O, no i co, kochani? Będę już kończyć. Jeszcze się zastanowię, czy tu gdzieś jakiegoś cekinka, tu będzie napis, albo tu go dam. Wiecie, nie będę tak tutaj bardzo eksponować, tylko go dam tutaj, ten napis. O. I po prostu będzie wiązana na kokardeczkę koroneczka. O, kochani, tak to wygląda. No to napiszcie mi, czy wam się ten czekoladownik podoba. O, patrzcie, jak wygląda pięknie grafika. Proszę bardzo. Jeszcze pokażę wam środeczek. Aha, jeszcze wam powiem tak.
tu pójdzie czekolada i ewentualnie pieniążki, a tutaj przykleję małe życzenia, żeby nie zasłonić całej tej grafiki. I tak to będzie w całości wyglądało. Dobrze, kochani, nie przedłużam. Ja idę dopiero spać, więc dobrej nocki, kto jeszcze nie śpi. Trzymajcie się, zapraszam Was na kolejne filmiki. Zaglądajcie do mnie. Zaglądajcie. Tak jak mówiłam, paluszki w górę dajcie babci. Niech się cieszy. Trzymajcie się, pa, pa. Wasza babcia Jola. Cześć!